musimy być cicho, żeby nikt nas nie słyszał, bo jest już późno. A piwnica? Ja pierniczę, to jest strasznie. Właśnie, są tylko trzy drzwi. W ogóle zdaje mi się, jakbym co chwila słyszał kroki. Co to było? Ej, cały czas słychać ten dziwny dźwięk. Właśnie, co to może Ej, być? Ej, ty idź w lewo, ja w prawo. Większość z was o tym nie wie, ale ostatnio się przeprowadziłem z domu paczki, zresztą razem z Jackiem Frostem. Jesteśmy teraz w zupełnie nowym mieszkaniu, w sumie to nie w mieszkaniu, tylko w naszym biurze, które służy nam do nagrywania. Zresztą dzisiejszy dzień zaczyna niesamowitą rzecz, ponieważ dzisiaj zaczynamy drugi sezon 10 dni grozy. Przez następne 10 dni będziecie mogli zobaczyć na tym kanale codziennie jakieś straszne filmy, ponieważ mamy po prostu Halloween, więc no z tej okazji przygotowujemy taki maraton. Wszystkie filmy będą tutaj, w prawym górnym rogu. Zresztą możecie sobie zobaczyć też dawne straszne filmy, ponieważ także się one tutaj znajdują. I dzisiejsza sytuacja jest naprawdę bardzo dziwna. Okazało się, że w bloku, w którym teraz mieszkamy, jest piwnica. Ale nie zwykła piwnica, tylko zakazana piwnica, do której podobno nie można wchodzić. Jest ona cały czas zamknięta, znaczy w sumie to tak naprawdę jest zamknięta co drugi dzień i czasem w nocy jest otwarta. Z tego co pytaliśmy sąsiadów, to nikt nie wie, czemu nie można tam wchodzić, ale podobno ma ona 10 km długości i ciągnie się pod wszystkimi blokami. Dlatego nie można tam chyba wchodzić, ponieważ jest to jakiś labirynt i podobno przychodzą tam dziwni ludzie w nocy i... No nie wiem, dzisiaj to sprawdzimy, ale zostawcie łapkę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnych odcinków. Czyli w tym momencie klikajcie taki czerwony przycisk pod tym filmem oraz dzwoneczek. A teraz idziemy do tej piwnicy. No dobra, więc idziemy. Nie wiem czemu zawsze takie rzeczy robimy o godzinie w stylu 22:44, dlatego że w sumie można by było to zrobić w dzień. Jakoś zdaje mi się, że nawet jeżeli jacyś dziwni ludzie by tam się kręcili, to faktycznie w nocy, a nie w dzień. Chociaż z drugiej strony nie można tam w ogóle wchodzić, więc może ktoś tam mieszka. Dobra, mniejsza, idziemy. Musimy być cicho, żeby nikt nas nie słyszał, bo jest już późno. A na pewno by nam nie pozwolili tu wejść. Znaczy, jak są dwie kartki. Jedna to zamykamy drzwi, a druga to... Nie wchodzić. Obydwie napisane markerem. A piwnica? Akurat dziś jest otwarta. Ja pierniczę, tu jest strasznie. To jest normalne miejsce pod blokiem, a szczerze mówiąc... Jest tutaj straszniej niż na jakimś normalnym urbexie. Zrobiliśmy tylko kilka kroków, a już jest pierwsze rozwidlenie. To miejsce jest naprawdę jak labirynt. I jeżeli tutaj naprawdę to ma 10 km, nie mam pojęcia, jak stąd wrócimy. Musimy jakoś, nie wiem, zostawiać jakieś ślady czy coś takiego. Tylko jak? Nie wzięliśmy nic w tym stylu. O kurwa, ale duże. Dobra, słuchajcie, idziemy już mniej więcej od jakichś 15 minut. I czuję się, jakbyśmy już tutaj w ogóle byli. Ale nie mam pojęcia, czy tak jest. Zobaczcie, wszystkie korytarze są takie długie. Tutaj nie mam pojęcia, co to jest, ale chyba też nie chcę wiedzieć. Jest mega dziwnie. Co to są w ogóle za ściany? Taki styl budowania jest bardzo stary. Boję się, szczerze mówiąc, że wszystkie drzwi są zamknięte, a w końcu trafimy do jakichś otwartych. Dobra, tutaj... Ej, zobacz, jest kartka. No właśnie, co to jest? Węzeł cieplny. Ej, dotarliśmy aż do węzła. Aha. To jest chyba jakaś końcówka. Tak, ale faktycznie nie ma tutaj już żadnego przejścia. Jest pierwszy koniec. Tak, jesteśmy w ślepej uliczce. Pewnie trafiłeś tu przypadkowo. Opuść to miejsce, póki możesz. Co? Czemu ktoś ma... I patrz, jak zabarykadowane są te drzwi. Tam kompletnie być, nie widać, co tutaj jest. Tam może być dalej przejścia. No właśnie. Równie dobrze za tymi drzwiami może być kolejny korytarz. Bo wygląda to jak korytarz. Zobacz, nawet jest taka sama ściana,
Jak wszędzie. Ej, nie, chyba... Powinniśmy to wziąć czy zostawić? Zostaw i zawracamy. Tylko nie wiem, czy znajdziemy drogę powrotną. Też się o to martwię. Dobra, kolejny korytarz. Tutaj chyba jeszcze nie byliśmy. Ej, zobacz. To wygląda jak nowe drzwi. Mimo, że podobno nikt tutaj nie wchodzi od bardzo dawna, to zdecydowanie jest nowe. Są dużo mocniejsze niż wszystkie, które mijaliśmy. Ciekawe, co tutaj ktoś trzyma. Jest dużo więcej miejsca niż inne schowki. Patrz, no, to są tylko trzy drzwi. W ogóle zdaje mi się, jakbym co chwila słyszał kroki. Co to było? Biegniemy za tym! Co to było? Ej, nie wiem, naprawdę. Gdzie to jest? Przecież tutaj nie mogło przybiec. Wybiegło stąd w ogóle... Właśnie nie wiem, może poszedł w jakiś inny korytarz. A w ogóle tutaj, zobacz. To jest to samo miejsce. Gdzie jest kartka w tym układzie? Czyli co, to nie jest to samo miejsce? Chyba nie. Kurde, to jest za wielkie. I czemu jest kilka ciepłowni? Niby nie rozumiem nic. Ej, halo? Słyszysz to? Nikt nie odpowiada. Nie. Oprócz tego dźwięku za nami coś jeszcze. Chodź do przodu. Coś jest nie tak. Ej, cały czas słychać ten dziwny dźwięk. Właśnie, co to może Ej, być? Ej, ty idź w lewo, ja w prawo. Co to było? Nie co wiem, ten... weź goń go, goń go! Goń go, szybko! Co to było? Znowu to miejsce. Zobacz, patrz. To jest ta kartka, która była w tamtym przejściu. Co? No poważnie. Co to? Idziemy zobaczyć te świece? Tak. Gdzieś się uciekł? Trafimy tam? Nie mam pojęcia. Pamiętasz korytarze? Teraz trzeba biegliśmy. To jest to miejsce. Ej, cokolwiek robił, to po prostu mu w tym przeszkodziliśmy. Czy myślisz, że on się nas boi, czy chce, żebyśmy go znaleźli? Ja nie mam pojęcia. W ogóle... Widziałeś, jak wygląda ta postać? Kompletnie. Ja nie mogłem mu się przypatrzeć. Czarny płaszcz, którym sam zgasił świeczki, widziałem. Zobacz. Faktycznie. I może dlatego mu się nie udało dokończyć tego, co zaczął. Ej. Strasznie długie korytarze są wszędzie. Ej, zgaś może więcej świeczek. Nie wiem, może coś się stanie, jak są zapalone. Słyszałeś to, że coś mówił jeszcze pod nosem w ogóle? Nie. O kurde. To na nagraniu, stary, możesz ci pokazać potem. Mówił coś pod nosem do momentu, kiedy nie przyszliśmy, nie zgasły świeczki. Mi się wydaje, że nie udało mu się. Ej, zobacz! Co? Co? Czy to jest... skrzynia? No właśnie. Cokolwiek to jest, on musiał chcieć, żebyśmy to znaleźli. Tak strasznie dziwnie mi jest, to jest ciemno. Za tak, mną. I cały czas te dźwięki. Weź stąd wyjdźmy po prostu. Co to jest? Myślałem, że to jest otwarte. Nie mam pojęcia, co to jest, ale według mnie powinniśmy stąd wyjść. To zabieramy i zobaczymy po prostu, co jest w środku. Dobra. Ale jak wrócimy? Mieliśmy coś zostawiać. I nic, nie wyszło. Dobra. Nie no, nie mam pojęcia. Przecież uciekaliśmy jeszcze 4 czy 5 razy. Chodziliśmy po 10 korytarzach, to ma autentycznie z 10 kilometrów. Kilkanaście minut chodziliśmy bez przerwy. A pewnie jeszcze nie odkryliśmy wszystkich korytarzy. Mamy przesrane teraz. Może jest jakieś wyjście z schodami czy coś? Nie, no po prostu szukajmy i tyle. Udało nam się w końcu wyjść. Nie wiem, ile nam to zajęło, ale w sumie chyba sporo czasu. I to jest zupełnie inne wyjście. Sprawdzę teraz na GPS-ie, jak daleko jesteśmy od domu. Zobacz, tu gdzie pineska, to jest dokładnie 1,2 km. Co? Zdawało się w sumie, że jesteśmy dalej, ale musieliśmy bardzo długo krążyć w takim razie. No dobra, to musimy iść do domu. Najgorsze jest to, że byliśmy w piwnicy, więc nie wzięliśmy maseczek. Ej, przesrane. Musimy stary przed policją teraz tak. Uciekać tak naprawdę. Jak nas złapią, to będzie lipa. No. Na szczęście jest noc, więc też nikogo nie ma w sumie. Dobra, to lecimy na chatę i to otwieramy. Udało nam się dotrzeć do domu. Więc w takim razie pora teraz otworzyć tę skrzynię. Nie mam pojęcia, co w niej może być, ale... To jest coś sporego. Ale nie wiem, kto by zostawiał takie coś w środku zakazanej piwnicy, więc musimy teraz to otworzyć.
i zobaczyć, co w tym jest. Co? Co to ma być? Co to za szmaty? To jest jakiś słoik wypełniony wycinkami z gazet. Albo nie, po prostu stronami z książki. O nie, co tutaj jest zapisane? Pokaż to. I pomyśleć, że on skazany bez ratunku, że przedwcześnie umrzeć musi, mawiała nieraz. Co? Co to jest za książka? Ej, wyobraź sobie, że to może być jakaś złożona bardziej zagadka. No. Trzeba znaleźć tytuł książki autora? Tutaj jest data 1901. Czy to jest randomowa rzecz po prostu, którą ktoś podstawił i tyle? Z randomowymi wycinkami, czy tutaj... Weź wysyp wszystko, czy coś. Co to jest to czarne? Weź zobacz. Też jakaś strona. Jest coś czerwonego, zobacz. Co? Patrz. Ej, bez kitu jest coś zaznaczone. Weź przeczytaj to. Tutaj są pozaznaczane konkretne słowa. Najwięksi w ogóle... Leczenie. Jakby to łapać razem, to jest leczenie. Nie wiem, nie rozumiem. Wow, ale dziwne. Dobra, kolejna strona. Tutaj nic chyba nie ma. W sensie czarny. Jezu, co to jest? Nie wiem. Ale dziwne. Zobacz. Jakaś sylwetka. Co? Opór nie widać, co to jest. Ej, stary, czekaj pod światło. No. Czy to nie jesteś ty? Idąc nie. Z LEDem i z kamerą? Zobacz. Nie, nie ma opcji. Zobacz. Nawet. To jesteś ty. A gdzie jestem ja w takim razie? Czemu? Stary. Pod światło, leciutko, widoczne są dwie sylwetki. Co jest, ej? Trzeba to pod światło, stary, pokazać, żeby było... Co? Co? O tak, no! Czaisz? Ja pierdzielę. Nie! W sensie nie wiem, stary, naprawdę. Nie jestem w stanie określić, to jest zbyt zgniecione, żeby stwierdzić, czy to ja. Nie mam pojęcia, o co w tym chodzi, szczerze mówiąc. Jest jakiś napis, czy cokolwiek? Nic. Żadnej wiadomości. Patrz, jest... Ale dziwne. Jestem pewien, że to zostało zrobione, gdy chodziliśmy po tej piwnicy i ktoś po prostu nam zrobił zdjęcie. Może tamten typ, który przed nami uciekał. Trzeba wrócić tam. Może będzie coś więcej. Być może uda nam się rozwiązać faktycznie tę zagadkę. Jutro na pewno będę w tej piwnicy. Albo robił noc, albo jakieś zadania, albo coś takiego, więc może coś nowego się okazać podczas tego, bo teraz jest 10 dni grozy na kanale. Codziennie o godzinie 18 pojawiają się filmy. Tutaj są wszystkie w karcie prawym górnym rogu straszne filmy, które nagrałem do tej pory. Więc subskrybujcie, bądźcie codziennie z nami i oglądajcie. To było na tyle. Na razie. Trz.